Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Dzisiejszy epizod jest nieco inny. Wejdziemy w najciemniejsze zakątki uniwersum czterech narodów i wyciągniemy na wierzch najstraszniejsze rzeczy, jakie mogliśmy doświadczyć oglądając seriale oraz czytając komiksy. Wbrew przekonaniu, w legendach Aanga i Korry znajduje się wiele materiału raczej nieprzeznaczonego dla mniej wrażej lub młodszej publiki. Przed Wami top 5 strasznych rzeczy w Awatarze. Miejsce 5. Mgliste bagna. Co może być przerażającego w ogromnym bagnie? Okazuje się, że bardzo wiele, biorąc pod uwagę, iż ma się do czynienia z tak naprawdę ogromnym, żywym, superorganizmem, niejako połączonym również ze światem duchu. Zwodnicze iluzje oraz wizje ludzi od dawna nieżyjących lub tych, co spotkać można wkrótce, także dodają upiorności do tego miejsca. Prócz tego fauna i flora nie wydaje się zbyt przyjazna. Bagno jest na tyle duże, by tworzyć własny zamglony i enigmatyczny klimat. Tubylcy zamieszkujący bagna też nie są przyjaźnie nastawieni do nieproszonych gości. Niektórzy nawet nauczyli się kontrolować wodę w pnączach, co idealnie nadawało się do odstraszania niechcianej gawiedzi. Osobiście nie chciałbym nigdy spędzić nocy w tym mrocznym i tajemniczym bagnie. Miejsce 4. Mgła zaginionych dusz. Lokacja znajdująca się w świecie duchów, będąca niejako wielkim więzieniem. Dusze, jak i żywe istoty, które nieszczęśliwie tam trafiły, nie mają się za ciekawie. Mgła niejako odczytuje ukryte i najciemniejsze wspomnienia człowieka, przetrzymując go w nich. Nieraz trwa to całą wieczność. Osoby tam uwięzione bardzo szybko tracą wszelki kontakt z rzeczywistością, by ostatecznie oszaleć i pogubić się w swym własnym mroku. Tylko nielicznym udało się stamtąd wydostać. Nie było to łatwe. Należało w końcu pogodzić się z samym sobą. Przeraźliwe miejsce, do którego, myślę, nikt z nas nie chciałby trafić. Miejsce 3. Magia krwi. Kontrola płynów w ciele człowieka. Pod jej władzą jesteś całkowicie zdany na łaskę kontrolującego władcę marionetek. Każdy mięsień, żyłka oraz organ nie należy już do ciebie. Będąc pod wpływem magii krwi, możesz być pozbawiony przytomności w ułamku sekundy. Lecz nie licz na to. Najczęściej nieszczęśnik zwija się z bólu w nienaturalnych pozycjach i wykrzywionych kończynach. Niesamowite, jak specjał na Halloween z 2007 roku z legendy Aanga pod tytułem Władca Marionetek zdobył uznanie wśród fanów, zmieniając diametralnie wydźwięk serialu animowanego. Jak się okazało, zakazana magia krwi została z nami na dłużej, aż do legend Korry. Oto w co na pozór dość przyjazna magia wody, potrafiąca formować, zamrażać, wyparowywać, a także leczyć, w rękach zła może się przekształcić. Miejsce 2. Śmierć Tarloka i Noataka. Dwójka braci obdarzonych psychiczną magią krwi i pragnących przejąć kontrolę nad miastem Republiki, każdy na swój sposób. Tarlok wnikł głęboko w politykę miasta, planując rozłam od środka. Za to Noatak, przyjmując imię Amon, zgromadził wokół siebie grupę równościowców, chcąc sprowadzić anarchię i nieporządek na Republikę. Pod koniec ich gierek, gdy obaj muszą uciekać z miasta, nikt z oglądających wtedy serial nie wiedział, co się zaraz stanie. Żyjący w cieniu ojca bandyty, dwójka braci, mające głęboko zaszczepione ziarno zemsty, nie może już wrócić. Noatak, pełen nadziei oraz uradowany z zjednoczeniem się z bratem, nie spodziewa się podjętej już przez Tarloka decyzji. Decyzji o samobójstwie i pociągnięcia za sobą brata. Nie widzi innego rozwiązania na przerwanie tego łańcucha nienawiści. Właśnie to w tym wszystkim jest smutne, a zarazem straszne, że nie znalazł innej drogi. Pamiętaj, jeżeli sam masz myśli samobójcze, nie jesteś nigdy samotny. Masz dookoła ludzi mogących ci pomóc. Po prostu powiedz komuś zaufanemu o swoim problemie. Nie ma nigdy sytuacji bez wyjścia. Miejsce 1. Złodziej twarzy Koch.
Jeden z najpotężniejszych i najbardziej rozgarniętych duchów zamieszkujący świat duchów. Jego głównym zadaniem było kolekcjonowanie twarzy wszystkim tym, którzy okazali przy nim jakiekolwiek emocje. Sam jego wygląd, wielkiego wija z wieloma odnóżami, napawał obrzydzeniem i strachem. Zmieniające się co chwila twarze przechwyconych przez niego ofiar także nie były zbyt przyjemnym widokiem. Przez tysiąclecia doskonalił swoją technikę w wydobywaniu emocji związanych głównie ze strachem u ludzi. Ciekawym jest, co się dzieje z ciałem pozbawionym twarzy. Plotki głoszą, że pozostaje ono w stanie pomiędzy życiem a śmiercią przez wiele lat. Nieposiadająca duszy pusta skorupa człowieka, pałętająca się po świecie jak żywy trup. Ponoć Koch pochłonął miliony ofiar, które podzieliły ten sam los. No i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zgadzacie się z Topką. Jest w serii o wiele, wiele więcej strasznych oraz mrocznych rzeczy, o których nie wspomniałem. Dlatego piszcie swoje propozycje w komentarzu. Przypnę wam serce. Przypominam o subie, bo jeżeli tego nie zrobisz, Koch ukradnie twoją twarz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Upiorna losowa ciekawostka na koniec. Rodzicielką Kocha był starożytny duch zwany Matką Twarzy. W przeciwieństwie do syna, była pozytywnym duchem.